Magda Mołek włączyła się ostatnio w akcję charytatywną na rzecz pomocy powodzianom. Inicjatywa piękna, więc co nie spodobało się ludziom? Oto szczegóły. Powódź, która nawiedziła południową Polskę, pozostawiła po sobie ogromne zniszczenia. Wiele miejscowości zostało zalanych, co spowodowało paraliż komunikacyjny i utrudniło dostęp do podstawowych usług. Liczne domy i budynki gospodarcze zostały uszkodzone lub całkowicie zniszczone. Pozostawiając wielu mieszkańców bez dachu nad głową Sytuacją w naszym kraju zaniepokojony jest nawet król Karol III Na pomoc rzucili się wszyscy Niedawno Kasia Dowbor także zaczęła działania z fundacją, której przewodzi, a kwota zebrana w kilka dni wbija w fotel Rafał Brzoska także nie zasypia gruszek w popiele i prężnie działa z ameną męsa Nie próżnują także najbogatsi A co zrobiła Magda Mołek? Pomocną dłoń do poszkodowanych w powodzi postanowiła wyciągnąć także Magda Mołek, która od jakiegoś czasu jest ambasadorką polskiej marki odzieżowej. Zaangażowała się w akcję polegającą na tym, że współpracująca z nią firma będzie odliczać po 10 zł od każdego zakupionego produktu w ramach przedsiębiorcy powodzianom. Internauci byli w szoku i nie są zachwyceni sposobem zbierania środków. Sugerują, że działanie ma wpłynąć głównie na wzrost sprzedaży marki. Mołek postanowiła odnieść się do zarzutów, kiedy pod filmikiem promocyjnym akcji pojawiło się sporo gorzkich słów. Magda Mołek opublikowała wideo na Instagramie, w którym wytłumaczyła się z podjętego zadania. Chciałabym odnieść się do waszej reakcji na naszą wspólną statułę akcję pomocy powodzianom i przeprosić. Chcieliśmy dobrze. Ale czasem w emocjach i pośpiechu popełniamy błędy, rozpoczęła. I dodała, jestem Dolnoślązaczką, zalane tereny to moje miejsce na ziemi. Przeżyłam powódź w 1997 roku i znam ten strach. Wiem też, ile kosztuje, pieniędzy i emocji, podnoszenie się po takiej tragedii. Pomagam, jak umiem i jak mogę, bo tam mieszkają moi przyjaciele i rodzina. Wiem, że mnie znacie, wierzę że zrozumiecie i przyjmiecie przeprosiny, podsumowała. I co wy na to?